spod warszawskich osiedli. Do stolicy 15 kilometrów, ale dzień tu zaczyna się wcześniej niż w mieście. Do Warszawy trzeba bowiem dojechać. A to nie zawsze łatwa sprawa. Co dzień tak samo. Jedzie się różnie. Nieraz tak. Często bardzo powoli. Teraz to jeszcze pół biedy, ale zimą. Żeby zdążyć do pracy, nie jeden mieszkaniec osiedla musi wyjść z domu o 2 godziny wcześniej niż mieszkaniec miasta. Nawet tam, gdzie dochodzi autobus, nie jest najlepiej. O proszę. Przed pracą mała zaprawa gimnastyczna. I tak codziennie. Bywa inaczej. Ciuchcia zabiera wprawdzie wszystkich. Ma jednak inne wady. Na 20-kilometrowej trasie jest kilka takich postojów. Rezultat? Podróż do Warszawy trwa 1 godzinę i 10 minut. A czas ucieka. Cenny czas, którego zawsze mamy za mało. Na szczęście coraz więcej ludzi jedzie do pracy inaczej. Kolej elektryczna przewozi już prawie 90% dojeżdżających do Warszawy. Tak wygląda schemat wszystkich dojazdów warszawskich. A te grubsze linie to właśnie trasy kolei elektrycznej. Jak co dzień, poważny problem komunikacyjny. Trzeba w godzinach między 6 a 8 rano przerzucić do miasta około 150 tysięcy ludzi. Szybko i często. Tu leży sila trakcji elektrycznej. 60 sekund postoju i dalej w drogę. O, można się nie spieszyć. Za 10 minut będzie następny. Dniem i nocą trwa kontrola sieci elektrycznej. Trzeba jej pilnować jak najdelikatniejszej przędzy.
Najdrobniejsze niedopatrzenie powoduje przestoje i opóźnienia. A w Warszawie czekają fabryki, sklepy, budowy. Czasu zawsze mało. Już znowu trzeba uciekać ze szlaku. Za chwilę uszczuplony ruch po jednym torze spowoduje korek, a do tego nie wolno dopuścić. Kolej elektryczna przejmuje pasażerów z wielu parowych pociągów podmiejskich. Tu się skończyło, jak mówią kolejarze, jedno wahadło. Trzeba tylko zmienić pantografy. I z powrotem na trasę. Kierunek Warszawa. Kiedy jedziesz wygodnym wagonem kolei elektrycznej, nie przeczuwasz nawet, że na całej trasie krzyżują się rozmowy kontrolujące bieg twojego pociągu. Dyspozytor? Tu mówi podstacja 4. Wyrzucił zasilacz Wołomin na 4 P wschodnie i zablokował. Przyjąłem. Proszę odblokować i nie dołączać. Wołomin? Wołomin? Który jest pozytor trakcji? 600 ci już przyszedł. Były plany w obce. Dobra, dziękuję. Przeszkody likwiduje się w zarodku. Halo? Halo, za gościniec? Tak, za gościniec. Macie już 603? Jeszcze go nie ma. Dobra, dziękuję. Troska dyspozytora elektrotrakcji nie opuści teraz pociągu 603, aż do wyjaśnienia sprawy zasilacza Wołomin na 4P wschodnie. Pociąg 603 jest przypuszczalnym sprawcą uszkodzenia. Nie podejrzewacie, ile z tym będzie kłopotu. Jeżeli to ten, w którym jedziecie, to na najbliższym postoju trzeba będzie sprawdzić pantografy i urządzenia odbiorcze. A na stacji końcowej mechanicy przeprowadzą kontrolę silników i transformatorów. A jeżeli będzie trzeba, to nawet... Ale prawda, ciebie, pasażera pociągu elektrycznego, niewiele to właściwie obchodzi. Dla ciebie tylko jedno jest ważne. Przyjechać na czas do Warszawy. Reszta to sprawa kolejarzy. Oczywiście masz rację. Ale kiedy gniewasz się czasem z powodu 10-minutowego opóźnienia, pamiętaj, to nie z winy kolejarzy te 10 minut. To dzięki kolejarzom tylko 10 minut. Uwaga, pociąg z Warszawy Zachodniej do Mińska.
kończymy naszą poranną wędrówkę do Warszawy. Fabryki, biura, budowy wchłoną za chwilę 150 tysięcy ludzi, dla których dzień zaczyna się wcześniej niż dla mieszkańców miasta.